Hejo, hejo wszystkim, witam w nowym vlogmasku. I słuchajcie, dzisiaj zaczynam w lustrze, ponieważ chcę wam coś pokazać. Jak mówiłam wczoraj na vlogmasku, byłam dzisiaj na ostatnich zakupach przedświątecznych i byłam w Decathlonie i w Poznaniu. I słuchajcie, w Decathlonie jest wyprzedaż bielizny termicznej. No i sobie nakupowałam, bo zobaczcie to. Ta bielizna termiczna, ta różowiutka, była za 12 zł. No po prostu szok i ubrałam ją, od razu już mi jest po prostu cieplutko, więc będę ją testować w stajni, czy również w stajni będzie mi tak cieplutko, ale teraz już naprawdę jest mi mega duszno. No i słuchajcie, mój dzisiejszy outfit. Bryczesy granatowe ze Spuxa, które mają różową tutaj taką obwódeczkę, pasujące oczywiście. I uwaga, wczorajsze skarpety, które były w kalendarzu, również granatowe z różowym napisem. No czy ja dzisiaj nie jestem takim matching? Normalnie nie, no musiałam wam to na początku pokazać, bo wiecie, że ja się jaram jak głupia, jak ja mam takie detale wszystkie dopasowane ze sobą. Ale wracając do rzeczywistości, co my dzisiaj będziemy robić? Słuchajcie, miałam mieć dwa konie pod opieką dzisiaj, a mam trzy konie, więc jest godzina 17 i ja muszę się do wieczora wyrobić z trzema końmi. Także no, powodzonka dla mnie, ale wiecie, ja to lubię i zawsze się jaram, jak mam jeszcze inne konie do jazdy, bo wiecie, to zawsze takie nowe doświadczenie. Każdy koń jest inny, więc zawsze coś innego można wyćwiczyć. Więc dzisiaj mamy Johnego Siwego, Mireczkę Wereny i moją Dilusię. No więc oczywiście wszystko mam, będę nagrywać, co robię z każdym koniem. Dila ma bardziej luzik, ale może coś tam z nią porobię, zobaczymy. No więc już nie marnuję czasu, bo jeszcze trzeba kalendarz otworzyć. No i co? I zaczynamy! Żeby było dzisiaj sprawniej, bo się trochę spieszę, to Nikola mi pomoże i Nikola pootwiera kalendarze, a ja będę nagrywać. No to dalej Nikola, raz, dwa, od którego zaczynamy? Od króliczków. Króliki. O, króliki jeszcze nie były pierwsze, więc... Który dzisiaj jest? 22 już chyba, 22, no. Oh, masakra, God. Słuchajcie. Jeszcze został nam ten vlogmas i jeszcze dwa vlogmasy i już koniec. Masakra po prostu. Dobra, tu masz 22. Aha, tu 20, tu masz 22. Spokojnie, jak są duszone, to nie patrzymy. Serduszka już chyba 8 raz. No. Tak, ale przynajmniej będę miał co jeść. No kiepski ten kalendarz, to już wiemy, ale będę robić podsumowanie wszystkich kalendarzy w ostatnim vlogmasku, także wypowiem się na ten temat jeszcze bardziej. Który teraz? Horse cookies. Może będzie dzisiaj dużo smakołyczków, to będę miała na rozdanie wszystkim konikom, nie tylko Dilce, ale damy też Mireczce, damy Siwemu. I miejmy nadzieję, że gdzie będą trzy. No, gdzie będzie 22? Tu masz taki dzwonek. Oj, ciężkie dosyć. Ciężkie, może kuleczki będą. Są kuleczki? Cztery są. Cztery kulki, to dobra. Dostanie dwie. Wysypuj. Dostanie tak, dwie dla Dilusi dwie, a dla tamtych po jednym. Jabłkowe. Jeszcze chyba nie było jabłkowego. Coś było jabłkowego, ale kuleczki chyba nie. Dobra, dawaj, odkładamy. A gdzie masz te serduszka? Daj, to wszystko na jedną tam odłożymy, na jedną kulkę. No to dobra, odkładaj szybko, szybko. I następny. Lincolna. Dobrze, zobaczymy, ile będzie dzisiaj w sumie tych smakołyczków. Otworzyła wątki, żeby... Może cztery, no proszę cztery. Cztery. Czy nawet dwa są? Trzy są. Trzy są, no dobra. To po jednym dla każdego. Tak, będzie po jednym dla każdego. Będą. W e-folu, nie no, jak było raz w e-folu, no to już więcej raczej nie będzie. Ej, ja dzisiaj muszę dać Lili smaczki z e-fola, bo ja o nich zapomniałam, one leżą w pacy. Dobra, bierzemy Milkę. Mój. Mhm. I 22, pewnie szukamy. Jakiś cukierek będzie, zauważycie. Tu jest, o, większy. Duży jest. I co mamy? Mikołaja. Mikołaja z czekoladki. No, pierwszy raz mi się udało mi tak fajnie wyciągnąć. Dobra, odkładamy. To teraz możesz otworzyć tą moją wieżę z Milki. Dobra. Tu nie ma. Tu jest. Jest? Mhm. A duże? Nie, małe. No cukierek? To pewnie będzie cukierek, o. I fioletowy. No, okay. Pudrowego już raczej w tym roku nie dostanę. No, szkoda. Może w tym moim jeszcze będzie pudrowy? Kubka smakołyczków i dobroci nam się powiększa. I zostało jeszcze dwa, nie? E-fol i Horse Brand. No więc e-fola. Bierzemy e-fola. Dawno nie otwierałam, tak szczerze. No, i tu masz 22. Dobrze.
Jest tam coś, coś z tyłu. Co my tu mamy? Papierosy dla konia? Nikola! Mamy tutaj Efon Med i to są tabletki na kaszel chyba, na chrypkę i na bolące gardło z Efola. I podobno są bardzo fajne. No dla jeźdźca, no Nikola. I mamy takie tableteczki, wysypiemy. O! No będziemy testować, jak będzie mnie boleć gardło, to na pewno sobie wezmę i przetestuję, czy coś pomogły. Fajny prezent. I ostatni. Ostatni, żeby nie było widać. I mamy Horse Branda. I ostatnia z małych. Ostatnia z małych. Ciekawe, co to będzie. Dobrze. Otwieramy. Trzeba podtrzymać to jest coś dziwnie jakoś. I coś małego, co tam jest? Jest tak małe, to za małe. Co to jest? Dobra, to jakieś zdrabki. Zdrabki jakieś. Chyba można wygrać coś. Można wygrać różne prezenty w tych zdrabkach i wartość jest 5000 euro. No to kurczę, Nikola, zdrapuj. Dawaj. Zdrapuj, zdrapuj. Słuchajcie, bardzo słabo, bardzo słabo. Tutaj pisze, że nie ma nagrody, bo sobie przetłumaczyłam, a tu mam tylko 15% zniżki na cały sprzęt z Horse Brandu. Ja niestety nic raczej stamtąd nie kupię, no bo razem z wysyłką z zagranicy to się w ogóle nie opłaca, więc daję Wam tutaj kodzik. Kto pierwszy, ten lepszy. Możecie sobie coś zamówić z Horse Brandu, jeśli chcecie, a jeśli nie, no to nie. Podsumowanko dzisiejszych zdobyczy. No, Horse Brand dzisiaj kiepski, naprawdę, bo w sumie nic z niego nie skorzystam, nic kompletnie. Efol ok, no i smaczki bierzemy dla naszych trzech koników, które dzisiaj będziemy jeździć. Ubrałam jeszcze na tą bieliznę termiczną różową, zieloną bluzę, też z różowymi napisami, więc dzisiaj normalnie wszystko pasujące i jedziemy do stajni! Chcę Wam jeszcze tylko szybko powiedzieć, abyście zostali dzisiaj do końca vlogmaska, bo będę pokazywać, co dzisiaj kupiłam w Poznaniu na wyprzedażach, jakie porobiłam prezenty i będę prezenty pakować dla moich najbliższych, dla rodziny, więc jeśli Was to interesuje, to zachęcam do zostania do końca, buziaczki! Wjeżdżam do stajni i słuchajcie, byłam jeszcze w sroku, bo dostałam info, że część zamówionych rzeczy ze Spoxa z tej kolekcji różowej do mnie przyszła już i jechałam odebrać i jak wrócę do domku, to Wam wszystko pokażę. No i teraz jedziemy już do stajni i najpierw wezmę chyba siwuska, bo on jest no najtwardszy orzech do zgryzienia, więc póki mam siłę, to wezmę sobie siwuska i ubiorę go w miętowy komplet Dili, bo ja zawsze chciałam ubrać siwego konia w miętowy komplet i w różowy komplet. Więc jak chcecie, to za 5000 łapek w górę założę różowy komplet ze Spoxa na siwego. Co wy na to? Dzień dobry, Dilunia. Dzień dobry, siwusku. Siwy, brudny. Siwus. No zaraz będziemy jeździć. No tak. I dzień dobry, Mireczka. Mireczka też dzisiaj do jazdy. Nuciu. Słuchajcie, wchodzę do boksu Dili. Patrzę. Nie ma lizawki. Koń całą zeżarł, ale po chwili patrzę, że tutaj zostały jakieś resztki. Więc chyba jej zasmakowała. Tylko teraz nie ma jak tego lizać, skoro to jest całe pogryzione. Widzicie te zęby tutaj na tym? Masakra po prostu tutaj też. Całe obgryzione. Masz to lizać, koniu, a nie gryźć. Co ja mam z tym teraz zrobić? Jak to takie leży po prostu i nic z tym nie zrobię. Dzień dobry pani. A kto tak może sobie wyglądać? Powiesiłam jej uwiąz na boksie, żeby sobie wyglądała i ten uwiąz dostałam od jednej z obserwatorek w Strzegomiu, więc bardzo dziękuję, bardzo się nam przydaje. Dilunia, ojojku. Bierzemy się za czyszczenie tego brudnego siwuska. Patrzcie wzrok Dili. Chyba jest zazdrosna. Siwuniu, stój tu. Dilunia, no co ci? Jaki wzrok. Powiem Wam, że wyczyściłam tyle i więcej się normalnie nie da. Nie da się, siwusek. Będziesz wyglądał trochę jak żółtek. Ojojku. Sobie na siwym, dzisiaj na małej hali, bo duża zajęta. I powiem Wam, że dzisiaj siwy bardzo, bardzo grzeczny, więc jeśli Sara to oglądasz, no to Ci mówię, że bardzo grzeczny. Trochę na początku w lewą stronę w galopie gnał, jednak do opanowania,
ale gdy się już rozgrzał, to superowy był naprawdę, taki powolny, luźny galop, kus też, więc dzisiaj bardzo przyjemna jazda. No i zaraz idziemy po konia numer 2, czyli po Mireczkę. Z Mireczką też przyjdziemy tutaj na małą halę i sobie chwilę pojeździmy i na końcu coś zrobimy z Dilusią, jeszcze nie wiem co, ale coś z nią zrobimy, żeby miała luzik. A w ogóle wam nie pokazałam, stój Siwku, stój, jak siwy wygląda w komplecie Dilusi, tym miętowym, Ice. No stój, no pokaż się cały. Ta żółta szyja trochę psuje efekt, ale o, z tej strony jesteś bielszy, to z tej strony ładniej wygląda. No już Siweczku, idziemy, już idziemy do domku, pozdrów mamusię, idziemy. Ojojku, jak ziewamy, kto jest taki piękny? Kto jest taki piękny? Dobra, trzeba cię rozsiadłać i brać następnego stwora, bo dzisiaj nie zdążymy normalnie. Powiem wam, że on ładniej wygląda w tej derce niż Dila. Też tak uważacie? No bo ja tak uważam. Idziemy teraz po Mireczkę. Mirka! No tutaj. Teraz ciebie biorę do jazdy. No. Bierzemy się za czyszczenie Mireczki i jak widać jest dużo czystsza od siwego. Siwe to zawsze brudne normalnie. No i idziemy z Mireczką też na halę. Mireczkę mamy gotową, ona ma różowy outfitik, do tego taka szara derka z różową obwódką, oczywiście, żeby pasowała. No jak widzicie, Mireczka jest dużo mniejsza niż Dila czy Johnny i jeszcze nigdy na niej nie jeździłam, więc zobaczymy, jak to będzie. Podobno bardzo brykający koń, więc zobaczymy. Będziesz grzeczna, czy nie będziesz? Siedzę na Lady, na razie grzeczna, ale słuchajcie, na tak małym koniu to ja tak dawno nie siedziałam, bo ja się czuję, jakbym na kucyku jeździła. Sorry, Werena, ale masz kucyka, ci powiem. Takie malutkie, to tak drobno idzie. Jojku, jojku. Także sobie jeździmy drugiego konia dzisiaj. Jeszcze została Dilusia, ale Dilusia na koniec, bo wiadomo, najlepsze na końcu. Nie przechwalając się. Także Mireczka idzie. W sumie to jest Miracle F, ale wszyscy mówią Mireczka, tak zdrobniale. Werena, co ty mi opowiadałaś, że masz brykającego konia? Jeżdżę, jeżdżę i normalnie aniołek. Tutaj namiot szeleści, tutaj deszcz pada, tutaj coś puknie, a ta nic. Bardzo grzeczniutka, więc no nie wiem, Werena, to chyba tylko tobie tak odwala, bo u mnie jest grzeczniutka. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, a w sumie sama zapomniałam, że Dila dzisiaj zaczyna 10-dniową kurację u fizjoterapeuty. I właśnie jak jeździłam na Johnnym, to miała robiony laser na nogę, na potylicę i różne takie zabiegi. I ta cała seria będzie przez 10 dni. Także jeśli chcecie, to mogę w którymś vlogmasku, chociaż nie wiem, czy zdążę we vlogmasku, czy może po prostu we vlogu stajennym, nagram film, jak Dila ma właśnie takie zabiegi, jak się relaksuje i tak dalej. Co wy na to chcielibyście? Z Mireczką mamy koniec, do samego końca była bardzo grzeczna i trzeba siwego przebrać w derkę jego zimową. No co siwy, co szukasz? Dobra, no to trzeba rozsiodłać Mirkę i bierzemy jeszcze w obrotę Diluchę. No co, jejku. Jejku. Siwy przebrany, Mireczka przebrana, to została nam Dilunia. Ale słuchajcie, pomyślałam, że skoro Dila miała dzisiaj tego fizjoterapeutę, o którym zapomniałam, i jest taka zrelaksowana, no to nie będę już jej brać na jazdę ani na nic, tylko zrobimy jej mini spa, jakieś kopytka, odżyweczka. No i to wszystko, bo po co ma się stresować niepotrzebnie, jak jest tak zrelaksowana tymi zabiegami. No dzień dobry pani. Dzień dobry, nie? Już nie będziemy cię dzisiaj męczyć. Ty masz dzisiaj luzik i zasłużoną wizytę fizjoterapeuty, nie? Po takich zawodach udanych. Tak. Moja dzicia, moja dzicia. Słuchajcie, ale jeszcze trzeba rozdać smakołyki wszystkim trzem konikom. No to Dilunia dostanie serduszko, bo jest moim serduszkiem. Tak. I Dila jeszcze dostanie z Lincolna dwie kuleczki. Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Tak. Teraz drugie serduszko dostanie Johnny, bo był dzisiaj bardzo kochany. Proszę bardzo. Smakuje? Smakuje. I mam tu jeszcze kuleczkę z Lincolna, którą damy Mirce. Mireczka, proszę. No, dobry konik. I jeszcze mam smakołyczki z dzisiaj przecież. Te kulki. Zaraz wygrzebiemy. Dobrze, to Mirka, żeby nie była poszkodowana, dostanie jeszcze jednego Lincolna i jedną kuleczkę z tego Horse Cookies. Proszę bardzo. No. Dilunia dostanie również kuleczkę z Lincolna i z Horse Cookies. No, pychotka. I Siwy oczywiście jeszcze też dostanie. Na niego trafią dwie kuleczki i ostatnia z Lincolna. Proszę bardzo. No. Smakują? Trzy koniki. Trzy koniki mam. No co, Dilunia? No ty jesteś najważniejsza, no wiesz o tym, prawda? No, ty też jesteś superowy. Ty też. Mireczkę już nie mam. Wszystkie rozdałam. Znalazłam te smakołyki z Ecola, więc damy Dilusi. Zobaczymy, czy nie smakują. Ale chyba Basia otworzyła, bo no otwarte jest, a ja tego nie otwierałam, więc chyba Basia już jej dawała. Proszę. Smaczki dla konika. Niam, 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 niam. Co tak przybierasz? Dobre? No oczywiście, że dobre. Oczywiście, że dobre. Szorujemy jej kopytka, bo od tego błota są straszne normalnie. I smarowanko. I dzisiaj użyjemy tego zwykłego żelu z Ecola, który był jako pierwszy chyba w tym kalendarzu. Kopytka przywrócone do stanu ładności, piękności. Ładnie błyszczą się. To jeszcze została nam grzywka. Oczywiście z Ecola. Psik, psik. Ojejku, Mirka, no co zaczepiasz moją Dilę, co? No nie kłóćcie się mi tu. Grzeczne. No co to miało być? Halo? Chodź tu trochę, Dilunia. Grzeczne mi tu proszę być. No. Rozczesywanko. Ale jej ostatnio ta grzywa szybko rośnie. Naprawdę, przed zawodami jej podcinałam. A już ma tak mega długą. Ja myślę, że to dzięki tej odżywce z Ecola, bo jest naprawdę mega genialna. Przygotowałam Siwemu pudełeczkę i się pytaliście, co Siwy je, także dostaje taką samą paszę jak Dila, Brandona XS. Dostaje dodatkowo musli, bo nie dostaje owsa. Dostaje czosnek w granulacie oraz taki suplement z Horseline'a z tej samej marki, co dostaje Dila, ale na kopyta. Wyjeżdżam ze stajni i słuchajcie, mamy godzinę prawie 22. Znowu spędziłam tu bardzo dużo czasu i dzisiaj to 5 godzin, więc no chyba rekord pobity, więc do domku jeść, głodna spać. I jutro wracamy rano z moją kuzynką, tak jak mówiłam. Ja jej dam chyba Dilkę, ja wsiądę na Johnego albo jeszcze zobaczymy i pojedziemy sobie w teren. Także zapraszam serdecznie na jutrzejszego przedostatniego vlogmaska. Słuchajcie, ten film kończę dla Was nagrywać następnego dnia, ponieważ jak wczoraj wróciłam do domu po tych trzech koniach, byłam tak śpiąca, że od razu padłam spać i już po prostu no, zapomniałam nagrać tych prezentów i tej końcówki, więc przepraszam, nagrywam dzisiaj, ale wszystko w jednym vlogmasku. Pierwszą rzeczą, którą muszę Wam pokazać, to co mówiłam, że w troku przyszło moje nowe zamówienie ze Spuksa, to co pan mi zamówił prosto z hurtowni i przyszedł na razie ten golfik, który już nigdzie nie był dostępny, no i załatwił mi właściciel troka. Rozmiar mam XS oczywiście, no i jest po prostu cudowny i będzie idealnie pasował do tego czapraka ujeżdżeniowego, który zamówiłam już wcześniej na Black Friday, więc no ubiorę się w taki komplecik znowu cały pasujący, jeszcze tylko czekam na nauszniki i owijki, bo też do mnie przyjdą. Następną rzecz, którą muszę Wam pokazać, to ile już od Was do mnie paczek przyszło i listów. Normalnie jestem w szoku, bardzo za każdą dziękuję i oczywiście zrobię odcineczek, jak wszystko to otwieram
na jednym filmie, także naprawdę dziękuję bardzo. Jeszcze będę czekać, ponieważ dużo osób do mnie pisało, że dopiero dzisiaj wysyłają paczki, więc jeszcze z otwieraniem poczekam. I jeśli chcielibyście coś jeszcze wysłać, jakiś list może do mnie, to w opisie znowu podaję adres do firmy moich rodziców i możecie powysyłać. A za te bardzo, bardzo dziękuję. No do wczorajszych zakupów w Poznaniu to w większości kupiłam prezenty, resztę prezentów dla bliskich, szczególnie dla Matiego. Niestety prezentów dla Matiego wam z oczywistej przyczyny nie pokażę, ponieważ Mati mi pomaga w montowaniu tych filmów i chciałabym, żeby miał niespodziankę, także zobaczycie Wigilię po prostu, co ode mnie dostał, czyli w sumie już jutro. A resztę prezentów, które mam dla taty, siostry, mamy, to wam zaraz pokażę. Do pakowania prezentów kupiłam takie przepiękne pudełka i w tym roku każdy, kto dostanie ode mnie prezent, będzie miał zapakowane w takie oto pudełeczko, oprócz Matiego, bo jego prezent się tu nie zmieści. No ale no trudno, będę musiała papier zapakować. Pierwszy zestaw prezentów tutaj mam dla mamy. Kupiłam jej, no oczywiście na współę z rodzeństwem, bo zawsze się składamy, portfel taki granatowy z Tomiego, bo to jest również jej ulubiona marka, tak samo jak moja, jeśli chodzi o ubrania nie końskie. Potem jej kupiłam taką oto czerwoną świecę, będzie jej pasować do wystroju naszego salonu, więc myślę, że wykorzysta. Oraz tutaj z apartu kupiłam taki śliczny łańcuszek, a babcia kupiła do niego bransoletkę, więc będzie taki komplecik. Teraz wam pokażę. Z której strony to się otwiera. O, tutaj. Taki piękny łańcuszek, taki gołąb z taką cyrkonią. No i do tego będzie jeszcze bransoletka od babci, więc myślę, że prezenty w tym roku będzie miała udane. Dla mojego brata, bo mam też brata, jakbyście nie wiedzieli, kupiłam taką koszulkę z jego ulubionej marki rowerowej Fox, ponieważ on jeździ wyczynowo na rowerze, także taką oto koszuleczkę dostanie, taką z siateczki, wiem, że taką chciał, więc myślę, że spełniłam jego marzenie. Normalnie teraz najważniejszy prezent dla Nikoli, ale muszę jej powiedzieć, żeby nie oglądała tego vlogmaska. Kupiłam jej wymarzone bryczesy z silikonowym lejem, zakończone tutaj takim ściągaczem bez rzepów, tak jak ja też lubię. No i jest pełny silikonowy lej, ona o takich marzyła normalnie, więc no ja lubię spełniać marzenia na gwiazdkę, naprawdę. No i będą się super komponowały z tą bluzą, którą jej dałam na urodziny i z czapsami, które dostała na imieniny. Następnie dla mojego taty również mam bluzkę marki Fox, ponieważ oni razem z moim bratem uwielbiają jeździć na rowerze i kochają tą markę, a tata dodatkowo lubi być wszędzie bardzo odblaskowy, także taka koszuleczka dla niego również z Foxa i do tego taki szalik, ponieważ mój tata jest wielkim fanem szalików, on ma całą kolekcję i zawsze się cieszy na nowe szaliki, także taki z Big Stara, o, więc myślę, że również się ucieszy. Dla mojej babci mam zestaw takich herbatek oraz jeszcze mam zestaw takich dużych pralin z marki Carmello, ale one są teraz w piwnicy w lodówce, żeby się nie roztopiły, także ich wam teraz nie pokażę. No, ale taki upomineczek mam po prostu dla babci. To by było na tyle. Zaraz do mnie kuzynka przyjeżdża i nagrywamy vlogmaska na jutro, więc muszę kończyć i posprzątać ten cały bałagan prezentowy. Także kończę, mam nadzieję, że vlogmasek wam się podobał. Buziaczki i do zobaczenia jutro!